10 niezwykle dziwnych zwierząt. Mitsukurina. Gatunek głębinowego rekina, jeden żyjący przedstawiciel swojej rodziny. Charakterystyczną cechą tego gatunku jest nietypowy kształt głowy z długim, przypominającym kielnię dziobem. Ponadto Mitsukurina wyróżnia się różowym kolorem swego ciała i wysuwalnymi szczękami. Mitsukurina występuje w głębinach morskich poniżej głębokości 200 metrów. Zasięg występowania obejmuje Pacyfik od Australii po Zatokę Meksykańską Oceanu Atlantyckiego, jednak najlepiej znany jest z rejonu Japonii, gdzie został odkryty w 1898 roku. Mitsukuriny odżywiają się m.in. głowonogami, skorupiakami i rybami. Bardzo słabo poznana jest biologia zwierzęcia, ponieważ rzadko jest obserwowane w warunkach naturalnych. Wydaje się, że mimo swojej rzadkości populacja rekina nie jest zagrożona i klasyfikowany jest jako gatunek niższego ryzyka. Żronkowate. Jest to rodzina os. Bezskrzydłe samice gatunków tej rodziny przypominają mrówki. Larwy tych os są parazytoidami błonkówek zakładających gniazda podziemne. Z 5000 gatunków żronkowatych większość występuje w tropikach. W Polsce stwierdzono występowanie 4 gatunków tych zwierząt. No, osy bez skrzydeł, kurde. Tenrekowiec pręgowany. Gatunek ssaka, owadożernego z rodziny tenrekowatych, jeden z dwóch przedstawicieli rodzaju Hemiptetes. Zamieszkuje zarośla oraz lasy Madagaskaru. Młode samice tego zwierzęcia osiągają dojrzałość płciową po 8 miesiącach życia. Pomiędzy grudniem a marcem, po trwającej przynajmniej 50 dni ciąży, samica rodzi od 7 do 11 młodych. Jeśli chodzi o zwyczaje, tenrek w chwili zagrożenia zwija się częściowo w kulkę, poruszając szybko kolcami znajdującymi się na karku, co powoduje szczęk. Żywi się owadami i innymi bezkręgowcami i zachowuje aktywność zarówno w dzień, jak i w nocy. Suchak stepowy. Gatunek ssaka kopytnego z rodziny wołowatych. Jego pierwsze ślady pochodzą ze środkowego Pleistocenu. Przez większość systematyków suchak uważany jest za antylopę. Pierwotnie w Polsce zwierzę to nazywało się po prostu suchak. Jednakże w 2015 roku Muzeum i Instytut Zoologii w Warszawie opublikowały polskie nazewnictwo ssaków świata i autorzy nadali gatunkowi nazwę suchak stepowy, równocześnie rezerwując nazwę suchak dla rodzaju tych zwierząt. Dawniej suchaki zamieszkiwały stepowe i półpustynne środowiska całej Eurazji. Dziś znacznie rzadsze występują na stepach Azji Środkowej, na terenie Rosji, Mongolii i Chin. W XVI i XVII wieku zachodnia granica występowania gatunku sięgała do przedgórza Karpat Wschodnich i do Bugu. Były one obecne m.in. w Polsce. W Pleistocenie zamieszkiwały Amerykę Północną. Suchak mongolski, klasyfikowany jako podgatunek tego zwierzęcia, jest endemitem występującym w Mongolii. Suchak był pospolity w okolicach Dżungarii, lecz od roku 1970 nie spotyka się go w formie wolno żyjącej. Suchaka można odróżnić od innych antylop czy też wołów za pomocą wystającego dzioba, a właściwie trąbki, ponieważ jest to trąba, mięsiste zgrubienie pomiędzy nosem a czołem nadaje głowie łukowaty kształt. Trzewikodziób. Totalnie uwielbiam to zwierzę, jest piękne. Gatunek dużego ptaka z rodziny trzewikodziobów, będący jej jedynym przedstawicielem. Zamieszkuje Sudan Południowy, Ugandę, dorzecze Kongo i brzegi jeziora Czad. Początkowo ptak ten należał do bocianowatych, jednakże z czasem to się zmieniło. Również zastanawiano się, czy nie zaliczyć ich do pelikanowatych albo do czaplowatych. Jednakże i to nie wypaliło, stąd właśnie dano im oddzielną rodzinę. Gatunek po raz pierwszy naukowo opisano w 1850 roku. Dokonali tego Brytyjczycy. Japoński krab pacyficzny.
Jeden z gatunków krabów, a przy tym największy stawonóg na świecie. Jako odrębny gatunek kraba został on sklasyfikowany w 1836 roku przez holenderskiego zoologa. Ponieważ jest szczególnie starym gatunkiem, jest zaliczany przez naukowców do żywych skamieniałości. Jest ostatnim żyjącym jeszcze gatunkiem ze swojego rodzaju, pozostałe gatunki dawno wymarły. Japoński krab pacyficzny jest szczególnie dużym krabem, rozpiętość jego dnuszy sięga nawet 4 metrów i potrafi ważyć 20 kg. Posiada wprawdzie stosunkowo mały głowotułów, ale za to ma imponujące odnóża. Jego najpowszechniejsze ubarwienie to kolor czerwony z białymi plamkami, chociaż są spotkane również osobniki całe czerwone bądź białe. Występuje na dnie Oceanu Spokojnego, niedaleko wschodniej strony archipelagu japońskiego. Nieważne jak dziwne by nie było zwierzę, Azjaci i tak je zjedzą. Japoński krab pacyficzny jest łowiony przez rybaków na Oceanie Spokojnym. Jego łowienie jest szczególnie popularne na wyspach Izu oraz w prefekturze Wakayama. Jego mięso, odpowiednio doprawione, jest lokalnym przysmakiem. Nie można go łowić jedynie wiosną w okresie składania jaj i wykluwania się młodych. Fruczak gołąbek. No ładny ptaszek, prawda? Tym bardziej, że jest ćmą. Jest to ćma z rodziny zawiskowatych, aktywna w ciągu dnia. Gatunek nomadyczny, znany także jako dłużec gwiaździk. Rozpiętość skrzydeł tego... nie ptak, ćmy. To 4,5 cm. Sylwetka krępa, niewielkich rozmiarów. Zachowanie przypomina kolibra. Skrzydła szaro-brązowe, pokryte czarnymi liniami. Tylne zaś pomarańczowe. Gąsienica ma barwę zieloną lub brązową, zakończoną niebieskim rogiem. Gąsienice żerują zazwyczaj na kwiatkach. Dorosłe osobniki odżywiają się nektarem, preferując bogate w nektar kwiaty posiadające długie i wąskie kielichy. Występuje w Europie Środkowej, Europie Południowej, Afryce Północnej, części Azji i na Półwyspie Fennoskandzkim. No, czyli na północy Europy, no. Batynomus, rodzaj skorupiaków z rzędu równonogów. Przedstawiciele gatunku Giganteus są największymi znanymi równonogami. Są przykładem gigantyzmu głębokomorskiego. Zwierzęta te występują w oceanach na głębokości od 170 do 2140 metrów. Przeciętna długość takiego zwierzaka to od 19 do 36 cm. Z kolei maksymalna długość, jaką udało się zaobserwować, to 76 cm, zaś masa 1,5 kg. Są one padlinożercami w głębokomorskich środowiskach. Ze względu na niewielkie ilości pokarmu dostępne w ich środowisku są w stanie wytrzymać głodzenie do 8 tygodni. Zaatakowane potrafią zwinąć się w kulkę, podobnie jak ich lądowi krewni. Ateris. Rodzaj jadowitego węża z podrodziny żmij, właściwych w rodzinie żmijowatych. Rodzaj obejmuje gatunki występujące jedynie w Afryce. Wyjątkowe dla tych zwierząt jest pokrycie ciała. Posiadają one odstające łuski, które przypominają swego rodzaju kolce. Żaba purpurowa. Odkryta została we wrześniu 2003 roku i jest unikatowa dla tego regionu geograficznego, a mówimy tutaj o Indiach. Otóż żaba purpurowa ma wygląd typowej żaby. Ma przysadziste ciało, małą główkę w porównaniu z całą resztą ciała. Jego ramiona i nogi rozszerzają się na zewnątrz. Ich kształt ciała jest podobny jak u innych żab. Gatunek został odkryty w Idukki, regionie Kerali, przez jednego z badaczy z pobliskiego ogrodu botanicznego. Wcześniej obszar występowania gatunku był ograniczany do Gatów Zachodnich, do południa Palghat Luka. Nowe odkrycie poszerzyły go dalej o pasmo na północ od Luki. Żaba spędza większość czasu pod ziemią, wynurza się tylko na około 2 tygodnie w porze monsunowej w celu łączenia się w pary. Prowadzi samotniczy tryb życia, dlatego została tak późno odkryta przez biologów. W odróżnieniu od wielu innych ryjących w ziemi gatunków żab, które pojawiają się i żywią na powierzchni, ten gatunek znajdowany jest pod ziemią i żywi się głównie termitami, korzystając z języka i specjalnego policzkowego rowka. Żaba jest żywą skamieniałością i początkowo została przydzielona do nowej swojej rodziny. Później została przydzielona do innej już istniejącej, które były znajdowane na wyspach Seszele.
Obecnie zaliczana jest ponownie do monotypowej rodziny. Pochodzenie tego gatunku jest ściśle związane z Seszelami, ponieważ występowanie tej rodziny było udowodnione jedynie tam. Prawdopodobnie gatunek znalazł się na kontynencie afrykańskim przez dryf kontynentalny, który miał miejsce 100 milionów lat temu i rozłączył dawny obszar lądu, na którym żyły żaby. A na skład tego lądu składały się dzisiejsze Seszele, Indie i Madagaskar. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejny odcinek. I zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.